Witajcie, ja jestem Dagon i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. A dziś pokażę Wam, jak zacząć budować w Roblox Studio. Jak widzicie, ja jestem obok moich różnych skinów, w sumie tylko 4, bo nie chciało mi się tu ich więcej dawać. A dziś w ogóle pokażę Wam, jak takie coś zrobić. I ten poradnik będzie tak jakby też dla początkujących i to głównie do nich jest celowany. Pierwszą taką poradą jest po prostu przemalowywanie na przykład base plate'a, czyli po prostu na przykład tutaj możemy sobie wybrać, żeby miał jakikolwiek inny kolor i tu albo tu inną teksturę. Ja sobie zwykle wybieram tu i na przykład bierzemy sobie grass i mamy taktyczną trap. Żeby w ogóle zacząć coś budować, to trzeba postawić jakikolwiek part, czyli taki blok jakby, więc stawiamy go na przykład cyk, cyk, cyk. No i mamy, nie wiem, jakąś drogę, na przykład przekolorowujemy sobie ją na czarno, robimy drugiego parta z pasem tak jakby, no i jest jakaś tam prowizoryczna droga. Oczywiście możemy to wszystko sobie tutaj dostosować. A teraz opiszę Wam ogólnie narzędzia. Select, no to po prostu klikamy sobie i możemy tak jakby to przenosić. Move, to mamy tak jakby takie strzałki i możemy góra, dół, lewo, prawo ogólnie. Skala, no to ja już Wam pokazałem, jak ona działa. Po prostu możemy sobie to wyskalować klikając Shift i tutaj możemy powiększyć ogólnie cały blok i się to działa tak. Rotate działa w... Rotate to po prostu takie coś, co kręcimy. I wy pewnie będziecie mieli tu na początku ustawione na 45 stopni i będziecie mogli obracać tylko tak. No to żeby włączyć sobie takie coś, dajecie w model, że to ma być odznaczone i wtedy jakby macie obrót o ile chcecie, ale żeby sobie na przykład go zwiększyć do 180, to robimy po prostu tak, ale w sumie nic się nie zmieni, więc nie polecam Wam. Warto sobie dać na przykład 10, bo czemu w sumie nie? I jak macie 10, to zawsze jest fajnie, bo jednak będziecie mieć równe te linie. Ja osobiście korzystam z 35 stopni i po prostu czasami włączam sobie, a czasami wyłączam. Jeśli chodzi o move, to kompletnie Wam nie polecam z tego korzystać. No patrzcie, lepiej sobie po prostu to wyłączyć i mamy równo, w sensie nie mamy równo. Możemy jakby to przenosić gdzie chcemy. A to jest ostatnie narzędzie, czyli transform. Po prostu taka jakby transformacja bloku czy coś. Więc klikamy sobie na ten blok i możemy na przykład tu zmniejszać sobie go, powiększać i na przykład robimy tutaj takie coś. Nie wiem niestety, jak to do góry powiększać. Dobra, już wiem, nie było pytań. I to działa w taki sposób, ale ja osobiście wolę korzystać z różnych narzędzi niż z samego transforma. Mamy tu też takie jakby kolizje. Wy będziecie mieć je defaultowo włączone. No i patrzcie, jeśli mamy kolizję, no to chcemy sobie na przykład to przełożyć przez to. No i nie możemy, kurde. Więc włączamy sobie tę kolizję, o tutaj, i przejeżdżamy przez tego parta jakby. Teraz Wam pokażę taki trik, który jest bardzo fajny. Na przykład chcecie zrobić sobie jakieś drzwi, okno albo coś i po prostu chcecie to zrobić szybciej, bo normalnie to się robi tak, klik, Ctrl D, pyk, no i to strasznie czasami nawet równo nie wychodzi i macie to tak. Więc warto sobie zrobić, na przykład jak robimy takie drzwi, to dajcie sobie dodatkowego parta, powiększacie go, żeby przechodziło przez ten blok, zależy na jaką długość chcecie, żeby była ta dziurka, powiększacie jak chcecie, na przykład o tak, cyk, cyk, dajcie tutaj negative, znaczycie sobie tego parta, shift klikacie albo Ctrl i klikacie, ale na przykład jeśli macie tego parta w jakiejś grupie, to nie możecie kliknąć, bo Wam zaznacza 2. No to wtedy otwieracie tą grupę, zaznaczacie tego oparta, tego negatywnego i jak wiecie, który to jest właśnie ten, co chcecie go przedziurawić, klikacie Ctrl i na tego parta i dajecie Union. I tak możecie sobie zrobić drzwi. Patrzcie, jeśli damy sobie teraz Play, i no mamy normalnie, przechodzimy sobie przez te drzwi, ale jak wskoczymy sobie na nie, to one się po prostu nam niszczą, spadają, więc dajemy, klikamy na nie
i tutaj dajemy anchor, albo tutaj w zakładce behavior, to jest gdzieś tutaj, to dajemy tutaj anchor, żeby to po prostu nam nie spadało. I oczywiście te party możemy sobie robić różne, na przykład robimy sobie taki cylinder. Go sobie tak zmniejszamy, cyk, i dajemy tu na dół. Teraz zwiększamy, dajemy Ctrl D, bo Ctrl D to jest tak jakby duplikowanie. Powiększamy tak o pyk do góry i robimy po prostu sobie drugie takie koło jakby na górze. Lecimy nim w dół, dajemy negative, tu union i mamy takie coś. I teraz możemy sobie zrobić sobie jakiś tam, nie wiem, na przykład Climb Tycoon albo coś, nie wiem, na przykład wejdź do sklepu pod takim kółkiem, a nie po prostu pod kwadratem, który jest tak słabo zrobiony. Ja do takich rzeczy polecam wam neon. No i patrzcie, teraz dajemy sobie coś takiego i mamy, nie wiem, na przykład tu damy napis. My nie wiem, jaki tu można dać napis, więc po prostu to usunę. Możecie sami sobie wymyśleć, co by tu mogło być. Kolejną rzeczą, w sumie bardzo przydatnym czasami, w sumie jak chcecie zrobić render, to chyba bez tego nawet nie zrobicie. Potrzebujecie takiego pluginu jakby, który doda wam takie coś, że możecie sobie loadować jakieś skiny bądź awatary. Więc nie macie toolboxa, chyba defaultowo nie ma toolboxa, więc dajecie view i dajecie toolbox. Tu jest toolbox, dajecie tutaj zamiast models to klikacie plugins. I ten plugin jest ogólnie na początku, to jest load character i dajecie sobie tu install i wtedy jak klikniecie plugins, to macie już takie coś, dajecie load character. Ja wpisuję Dagon 141, spawn R6 albo R15. Ja zwykle spawnuję w R6, no bo w sumie wiadomo, mi jest łatwiej po prostu. I na przykład możecie sobie teraz zrobić takie coś, mamy tutaj na przykład, dajcie right arm i obracacie sobie tak na przykład, żeby trzymał jakiś miecz czy coś. I na przykład nie musimy sobie robić samej takiej rączki. Możemy sobie wpisać na przykład Sword Pack. Jak piszemy sobie takiego Sword Packa, to mamy RB Battle Sword Pack. Ej, serio, ktoś to zrobił? No, ja sobie wezmę tego, klikamy i tak jakby przytrzymujemy, przeciągamy do naszego skina, czyli tu będzie napisany wasz nick. I da wam się to automatycznie. I tak możecie na przykład na renderze jakimś dodać sobie jakiś item, którego nie macie. Teraz wam pokażę taki trik do obbi. I patrzcie, normalny taki parkour. Dajcie tutaj anchor. I jak będziecie potem skakać, to normalnie się skacze. Ale na przykład jak robicie troll obbi, to kopiujecie sobie to. Wpisujecie transparency. Wystarczy tyry. Dajcie 0, powiedzmy 9, żeby jednak troszkę było to widać. A na tym parcie dajecie can collid i to wyłączacie. Bo nie, to widać za bardzo, więc dajemy 1. I dajecie teraz play, a wy widzowie pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję z dzwoneczkiem i nie zapomnijcie o lajku pod tym filmem. No i patrzcie, mamy takie obby. Od tej strony się zaczynało, no i ktoś może pomyśleć, o, a jednak tu się nie skacze. Skaczemy tutaj, gdzie jest ten niewidzialny blok, no i tam jest dalej jakieś obby. To jest bardzo fajny trik, troll obby. Jeśli chodzi o transparencję, to wiele rzeczy by nie, było po prostu takie niewidzialne. A w dzisiejszym odcinku to już by było na tyle. Jeśli chcecie taki bardziej profesjonalny odcinek na temat Roblox Studio, to piszcie w komentarzach, więc to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się, no i cześć!